Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam i pozdrawiam drogich słuchaczy Bożego Słowa, tych, którzy razem ze mną pochylają się w każdą niedzielę nad kartami Ewangelii. Bo to Chrystus przemawia do nas. Przemawia z kart świętej Ewangelii. To dobra nowina. Zatem posłuchajmy fragmentu tej dobrej nowiny z dnia dzisiejszego. Z Ewangelii świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił. Lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Kochani, tydzień temu usłyszeliśmy o tym, jak Pan Jezus, przychodząc do synagogi na modlitwę w dzień sobotni, w szabat, wyrzucił złego ducha z człowieka opętanego. Pokazał swoją moc. A dziś w Ewangelii słyszymy, że oprócz wypędzania złych duchów, Pan Jezus również pokazuje swoją moc w tym, że uzdrawia chorych. Jeszcze później będziemy słyszeli o wskrzeszaniu umarłych. Że przyprowadzali do Jezusa wielu ludzi dotkniętych rozmaitymi chorobami. On kładł na nich ręce, uzdrawiał. Ludzie ci byli szczęśliwi, odchodzili wielbiąc Boga. Ale to jeszcze jedno wydarzenie, uzdrowienie teściowej Szymona Piotra. Jak usłyszeliśmy po wyjściu z synagogi, przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Przypomnę, że Szymon i Andrzej to byli bracia. I teściowa Szymona leżała w gorączce. Stąd też wiemy, że święty Piotr miał żonę, skoro miał teściową. I Pan Jezus uzdrowił tę teściową. Zbliżył się do niej, uniósł ją za rękę, podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Tak dalej czytamy w Ewangelii Markowej. Pan Jezus uzdrowił konkretną osobę, teściową Szymona Piotra. I co zrobiła ta kobieta? Po uzdrowieniu na pewno pełne jej serce było wdzięczności do Zbawiciela. Wielka radość. Ale oto nie zaczęła skakać, wielbić Boga, nie wybiegła na ulicę, nie opowiadała sąsiadkom, jaka to łaska ją spotkała, jakie dobro Pan jej wyświadczył. Czytamy, że usługiwała im. Zabrała się do roboty, przygotowała kolację. Kochani, siostry i bracia, dziś możemy brać przykład z tej teściowej świętego Piotra. Bo tak mało o niej się mówi, ale dziś możemy ją naśladować w czym? W tym, że oczywiście oprócz tego dziękczynienia Panu Bogu rozpoczęła posługę. I kochani, my dzisiaj też nieraz doświadczamy wielu łask od Pana Jezusa. W naszym życiu zdarzają się cuda. Może nie tak wielkie, tak spektakularne jak z tej dzisiejszej Ewangelii. Jakieś wielkie uzdrowienie, wielkie wskrzeszenie, wypędzenie złego ducha. Nie, ale w naszym życiu, przyznajcie mi to, każdy doświadczył gdzieś tej łaski Bożej, nawet takiej małej, małego cudu w swoim życiu, który nie musi być opisany w jakichś księgach, o którym nie muszą być różne reportaże telewizyjne, bo coś wielkiego się wydarzyło. Ty to wiesz, siostro i bracie, i Bóg to wie, że cię dotknął, że ci pomógł, że cię uleczył, że okazał ci łaskę, że okazał ci miłosierdzie. I teraz, co ja z tym robię? Oczywiście radość w sercu, bo to Pan ulitował się nade mną, uzdrowił mnie, dotknął.
I teraz, co robię z tym dalej? Czy zapominam o tym całym wydarzeniu? Nie. Oto, tak jak ta teściowa Szymona Piotra z dzisiejszej Ewangelii rozpoczęła posługę, zabrała się do pracy. I my też, kochani, po takiej łasce, po otrzymanej łasce, powinniśmy nie tylko Panu Bogu podziękować w modlitwie, w słowach, ale też i w czynie. Bo to Pan Jezus jakby chce do nas powiedzieć: zobacz, dzisiaj wyświadczyłem Ci łaskę, mniejszą czy większą, ale teraz Ty mi dziękujesz, dobrze. Ale też tą dobroć, którą ja Ci okazałem, rozsiewaj dalej, przekazuj dalej. Pan Jezus mówi: stawiam na Twojej drodze braci i siostry różnych, którzy potrzebują Twojej pomocy, Twojego wsparcia, nieraz Twojego dobrego słowa, zainteresowania. Okaż im również swoją łaskę. Ja się chcę Tobą posługiwać, Ty jesteś narzędziem w moich rękach. Niech to dobro idzie dalej. Posługuj jak ta teściowa świętego Piotra. Posługuj innym, posługuj chorym, sąsiadom, biednym, opuszczonym. Tak najpiękniej mi podziękujesz za to, co ja Tobie uczyniłem. Działaj, głoś dobrą nowinę, głoś Ewangelię swoim życiem, swoim posługiwaniem. I kochani, jest taka piękna historyjka, która mówi o kręgu radości z historyjek Bruno Ferrero. Do pewnego zakonu, klasztoru, do drzwi ktoś zapukał i wręczył bratu Furtianowi kiść winogron. Ale brat Furtian pomyślał sobie: piękny dar, ale przekaże go może bratu kucharzowi, bo tak ciężko pracuje, poci się, przygotowuje dla nas posiłki. Zaniósł go bratu kucharzowi. Brat kucharz wielce się uradował, podziękował, ale myślę sobie: nie zjem tych winogron, lepiej zaniosę je choremu bratu, który gdzieś tam w celi klasztornej choruje. Zaniósł to choremu bratu. Ten brat wielce się ucieszył, podziękował, ale myśli sobie: no, ja już jestem chory, może tą kiść winogron pośle przełożonemu. I oto, gdy przełożony otrzymał ten kiść winogron od chorego brata, wielce się uradował, ucieszył, podziękował, ale myśli sobie: no, ja tu jestem przełożonym, ale są, którzy ciężko pracują, to może ten kiś winogron zaniosę bratu Furtianowi, bo on, biedak, tam siedzi przy tej furcie, wpuszcza tych ludzi, rozmawia z nimi, pociesza, niech i ma trochę radości z tej kiści winogron. No i tak ta kiść winogron trafiła na powrót do brata Furtiana. Piękna historia, która mówi o tym kręgu radości, o kręgu dobroci. Więc i Ty też, siostro i bracie, jeżeli otrzymasz dobro, przekazuj go dalej, aby i inni mogli zaznać trochę radości i by uśmiech pojawił się na ich twarzy. Szczęść Wam Boże, radosnej, błogosławionej niedzieli.